Państwu bardzo mi miło w dniu dzisiejszym otworzyć wystawę. 24. Wystawę Okręgu Radomskiego Związku Polskich Artystów Plastyków w Białobrzegach II. Zgodnie z obietnicą sprzed roku, dokładnie 30 stycznia ubiegłego roku spotkaliśmy się tutaj. Otwieraliśmy 23. wtedy wystawę po raz pierwszy w Białobrzegach. Witam bardzo serdecznie prezesa pana Janusza Popławskiego wraz z małżonką. Bardzo serdecznie witam wiceprezesa pana Dariusza Jędrasiewicza. Witam serdecznie pana Dariusza Bąka wraz z małżonką, posła na Sejmie. Witam panią dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Komisji Edukacji Narodowej, panią Małgorzatę Jaszczyk. Oraz nauczycieli zaprzyjaźnionych i współpracujących z naszą biblioteką. Witam nauczycieli Szkoły Podstawowej. Witam serdecznie pana Roberta Wiśniewskiego, dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach. Witam pana dyrektora. Jest pan dyrektor. Witam pana Adama Świeczko, prezesa Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. Witam członków Stowarzyszenia Trytwa oraz członków Stowarzyszenia Wolna Chata i Grupę 50+. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą wystawę. Serdecznie wszystkich Państwa. A szczególnie ciepło i od razu z wyrazami podziękowania witam pana Zdzisława Dolerzyńskiego, kustosza tej wystawy. Pan Zdzisław z pełnym zaangażowaniem, ogromnym sercem aranżował tą wystawę. Za to panie Zdzisławie bardzo dziękuję. Oddam panu głos. Bardzo proszę o słowa na temat tej wystawy. Proszę. Proszę państwa, witam bardzo serdecznie na tej wystawie. Nie są wszystkie prace członków Związku Artystów Plastyków Oddział Radom, ponieważ wszystkie by się nie zmieściły. Co roku organizujemy, cieszymy się z tego, że mamy frekwencję na tej wystawie. Mamy to przekrój malarstwa, od malarstwa abstrakcyjnego po malarstwo realistyczne, malarstwo metaforyczne. Ktoś z bardzo mądrych ludzi powiedział, że cała sztuka malować, to znaczy przekształcić powierzchnię dwuwymiarową w rzeczywistość wyższego rzędu. Każdy to może uczynić. Każdy może to zrobić. Poeta, malarz Tytus Szyrzewski bardzo pięknie w swoim wierszu mówi o malarstwie. Zacytuję tutaj. Malarstwo jest harmonią dźwięków najprostszych i najrzadszych, z których malarz tworzy obraz świata. Łączy na powierzchni płótna najrzadsze i najprostsze harmonie, podobnie jak to łączy harmonia natury, która jest niezbędna dla człowieka. A malarz z tego bogatego ogrodu kwiatów wybiera tony i dźwięki, i formę i tworzy świat nowy, świat pełen harmonii, którą odczuwa i która w nim żyje. Tak pięknie pisze w swoim wierszu Tytus Szyrzewski, poeta i malarz. Natomiast Maria Poprzęcka w książce pod tytułem Inne obrazy wyraża taki pogląd, że każdy obraz jest bytem autonomicznym i domaga się odbioru kontemplacyjnego. Ja proponuję, żeby właśnie w naszej percepcji nie tylko zaistniało widzenie, ale również wartościowanie, przeżywanie i takiego odbioru Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Janusz Popławski. Szanowni Państwo, nawiązując do tego, co powiedziała pani dyrektor, jestem ogromnie rad z tego, że wystawa 24 jest prezentowana tutaj
w Białobrzeskim Domu Kultury, w pięknej galerii. Ja myślę, że nasza wspólna przygoda ze sztuką cały czas będzie trwała. Myślę, że trzeba kultywować pewne tradycyjne, piękne łącza i towarzyskie, i artystyczne. Radom, Radomiem, okręg okręgiem, ale wiemy o tym, że całe środowisko tworzą ludzie, którzy mieszkają nie tylko w Radomiu, ale również mieszkają w Białobrzegach, w Jurzy i w innych miastach niedaleko. Pamiętamy te piękne czasy i piękne kontakty z Krystyną Pelletier, niezapomnianą artystką białobrzeską, również piękna postać Zdzisław Dolżyński. Bardzo dziękuję za szczególny wkład w to, że te wystawy tutaj mogą funkcjonować, za jego pomoc i za jego patrzenie bardzo w przyszłość ciekawe, bo oczywiście chcemy, by te wystawy i nasze kontakty tutaj między miastami funkcjonowały. Proszę Państwa, parę słów jeszcze o tej wystawie. Jest to wystawa interdyscyplinarna, na niej są prace malarskie, jednocześnie jest grafika i rysunek. Chciałbym zwrócić uwagę szczególną na linoryt młodej, a bardzo artystki, Anny Rybak, który otrzymał Grand Prix na bardzo prestiżowej, ważnej wystawie graficznej w Jeleniej Górze. Również chciałbym powiedzieć, patrząc na tę wystawę, wspomnieć o pracy tutaj Mariana Puchalskiego. Chcę wspomnieć o tej osobie szczególnie z wielkim sentymentem i ciepłem, ponieważ jest to człowiek, który bardzo przyjaźnił się z radomskimi artystami, często uczestniczył na plenerach i jego marzeniem było być również w środowisku związkowym, w środowisku Okręgu Radomskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. No jednak chęci chęciami, jednak przeszkody organizacyjne na to nie pozwalały. Niemniej bardzo żeśmy kolegę szanowali i nawet myślę, że dzisiejsza prezentacja jego pracy tu w naszym gronie świadczy o tym, o szacunku do jego osoby, jednocześnie o tym, że jest jednym z nas, jest razem z nami również. Na tej wystawie mamy też pracę dwóch artystów, którzy zmarli w zeszłym roku. Są prace Stanisława Jędrzejewskiego i Jura, przed którą stoję. A drugą osobą jest Danuta Kwiecień, również zmarła w zeszłym roku. To jest ostatnia jej wystawa, ostatni raz pokazujemy jej pracę. Poza osobami, które wymieniłem, cała czołówka artystów radomskich, którzy corocznie biorą udział w tych naszych wystawach, jest tutaj reprezentowana. Nazwisk nie będę wymieniał, wiadomo, mamy z tej okazji wydany może nieskomplikowany katalog tym razem, ale myślę, że dzięki nowej sytuacji na pewno dojdzie do takiej sytuacji, że wspólnie pewnie wykonamy jeszcze lepszy, jeszcze bardziej ciekawy, bardziej udokumentujący wystawę, katalog, może w przyszłości. Czyli myślę, że 25. wystawa również będzie interesująca. Myślę, że również będzie pokazana, co już z wielką przyjemnością, o czym z wielką przyjemnością Państwa informuję, też tutaj w tej pięknej sali. I myślę, że kontakty takie trzeba cały czas kultywować i one muszą trwać, bo chcąc nie chcąc sami w tym momencie, nawet będąc tutaj w tej sali, też tworzymy historię radomskiej plastyki i wystawiennictwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja chciałabym w podziękowaniu i
na pamiątkę. Poprzedni, sprzed roku zdjęcie, przekazuję na pamiątkę. Dziękuję i zapraszam za rok. Mam nadzieję, że będziemy mogli pokazać. Dziękuję bardzo i myślę, że otrzymam podobne zdjęcie. Dokładnie, za rok, o tej porze. Bardzo piękne. Panie Zdzisławie, pana też zobowiązuję tutaj. I dziękuję serdecznie za tą pomoc przy tej wystawie i zapraszam do kolejnej za rok, która również będzie. Dziękuję. I zdjęcie sprzed roku będzie. I zdjęcie również będzie. Mamy tak, chwilę, żeby to zdjęcie mogło być, więc pewnie. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, zapraszamy do oglądania, do dzielenia się spostrzeżeniami, do pytań do panów i oczywiście na coś słodkiego po drugiej stronie sali. Zapraszamy serdecznie.